Pani premier Fiorika, to były bardzo rzeczywiście ożywione i owocne dyskusje. Zacznę od bardzo gorących podziękowań za piękną wystawę, którą pani premier przygotowała z okazji stulecia stosunków dyplomatycznych polsko-rumuńskich. Widać po tej drodze historii, którą mieliśmy okazję oboje prześledzić, że również bardzo trudnych, dużo trudniejszych niż dzisiaj, możemy to przecież powiedzieć, relacjach geopolitycznych lat 20. i 30. Polska i Rumunia były bardzo bliskimi partnerami. Polska dzisiaj przeżywa też dni bardzo smutnej rocznicy, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wczoraj była równo 80 lat, od kiedy armia sowiecka wkroczyła do Polski i w ślad za tym polskie władze, żeby utrzymać ciągłość państwa polskiego, znalazły się na uchodźstwie, ale przystankiem na drodze do tego uchodźstwa była właśnie Rumunia, kraj, który gościł polski rząd 80 lat temu. My to bardzo dokładnie pamiętamy, wiemy, jak się losy potoczyły również potem i dlatego to, co w przeszłości nas bardzo mocno łączyło, również i dzisiaj jest ważnym wspomnieniem i buduje takie, można powiedzieć, braterstwo wspólnej historii i dzisiejszych problemów. I przechodząc do współczesności, można powiedzieć, że właściwie we wszystkich sprawach mieliśmy bardzo podobne, jeśli nie jednolite zdanie i uzupełniamy się w wielu obszarach niemalże doskonale. Zacznę od kilku słów, zdań, komentarza w obszarze energetyki. Rumunia odkrywa nowe depozyty gazu ziemnego na szelfie Morza Czarnego i blisko wybrzeża, również po stronie na lądzie, mając jednocześnie zasoby, które będą w stanie zapewnić zaopatrzenie w gaz Europy Środkowej. My także budujemy infrastrukturę do tego, żeby Polska mogła być takim środkowoeuropejskim hubem dystrybucji gazu. Budujemy interkonektor na Słowację przez Węgry do Rumunii, zwiększając bezpieczeństwo całej Europy Środkowej. Jesteśmy otwarci tutaj na partnerstwo, na wspólne projekty. Bardzo wyraźnie widać, jak wspólny interes mamy w budowie infrastruktury północ-południe. To nasza Via Carpatia z odnogą do Morza Czarnego i na południe do Bułgarii może ożywić handel, może zwiększyć ruch turystyczny, współpracę kulturalną pomiędzy naszymi dwoma państwami, między naszymi społeczeństwami i to bardzo obiecujący projekt, podobnie jak inne projekty infrastrukturalne. I dlatego Polska i Rumunia uzgodniła również właściwie bardzo daleko idącą współpracę w zakresie podstawowych wyzwań na polu europejskim. Zacząć można od polityki klimatycznej, przez politykę budżetową, wieloletnie ramy finansowe, politykę w zakresie przemysłu, wspólną politykę przemysłową, ale również konkurencyjności. Na naszej sesji wspólnej omawialiśmy szeroko kwestię konkurencyjności naszych gospodarek w kontekście również wykonywania zapisów traktatowych, traktatu o Unii Europejskiej, na przykład swobodę świadczenia usług, która jest cały czas jeszcze nie do końca respektowana i wykonywana w ramach Unii Europejskiej. I to też dobrze widać tutaj też na tym przykładzie, jak bogate państwa zachodniej Europy korzystają z dostępu do rynku rumuńskiego, polskiego, korzystają z naszej bardzo utalentowanej siły pracowników, z naszych pracowników, z naszych ludzi, z naszych talentów, korzystają z otwarcia rynków, tutaj kłania się swoboda przepływu towarów, usług, ale usług w mniejszym właśnie stopniu. I dlatego my podkreślamy, jak ważne jest otwarcie rynków usług krajów zachodnich, a nie promowanie rozwiązań o charakterze de facto protekcjonistycznym, jak na przykład pakiet mobilności, który mógłby się nazywać pakietem antymobilności. Nasi ministrowie infrastruktury omówili ten temat również, bo jest on bardzo ważny dla zapewnienia swobód jednolitego rynku, dla konkurencyjności całej Unii Europejskiej i dla stworzenia nowych szans rozwojowych
w Polsce i w Rumunii. Również polityka budżetowa, w przededniu której jesteśmy dzisiaj, budżet na kolejne 7 lat, tak naprawdę 7 do 10 lat, N plus 2, N plus 3, w najbliższym czasie będzie negocjowany i tu bardzo mocno określiliśmy nasze stanowiska i uspójniliśmy stanowiska w ramach Grupy Przyjaciół Spójności. Pogratulowałem pani premier również tej bardzo ważnej teki rumuńskiej, komisarza odpowiedzialnego za transport, za mobilność w obszarze obronności. To dla nas, dla zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, rzeczywiście niezwykle ważna komisja i partnerstwo z Rumunią, z rumuńskim komisarzem będzie tutaj kluczowe. Podobnie pani premier komentowała nasze bardzo ważne osiągnięcie, czyli otrzymanie teki komisarza odpowiedzialnego za rolnictwo, bo wiadomo, że i Rumunia, i Polska potrzebuje działań wyrównujących szanse naszych rolników, naszego rolnictwa względem rolników zachodniej Europy i tutaj nasz komisarz na pewno będzie bardzo sprawny i skuteczny w zapewnieniu tych równych praw dla polskich rolników, dla polskiego rolnictwa i programów rozwoju obszarów wiejskich. W przypadku Polski i Rumunii, dwóch krajów, które są filarami NATO na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie mogło zabraknąć tego tematu. Omawialiśmy wspólne zakupy w obszarze polityki obronnej, ale również współpracę. Dzisiaj już mamy kontyngenty wojskowe rumuńskie na terytorium Polski, również w odwrotnym kierunku. Mamy polskich żołnierzy w Rumunii i to powoduje, że ta współpraca jest coraz bardziej zacieśniana. Poznajemy się coraz bliżej. Bardzo mnie to cieszy, że nasi ministrowie obrony narodowej mają dobre plany pogłębionej współpracy obronnej, zwiększenia bezpieczeństwa, również w takich dziedzinach, które dzisiaj są bardzo ważne, a jeszcze niedawno, 10 lat temu, były prawie że nieobecne w debacie publicznej w zakresie obronności, jak zagrożenia hybrydowe czy cyberbezpieczeństwo. Omawialiśmy również współpracę w zakresie wymiany handlowej, wymiany inwestycyjnej. Rumunia jest dobrym krajem partnerskim dla polskich inwestorów, polskiego biznesu. Otwieramy jak najbardziej szeroko nasze również bramy gospodarcze dla inwestorów z Rumunii. Chcemy, żeby ta wymiana środkowoeuropejska była cały czas, a nawet w rosnący sposób, kołem zamachowym gospodarczym Unii Europejskiej. Tak dzisiaj się już dzieje. Rumunia ma bardzo dobry wzrost gospodarczy. My mamy rekordowe w Unii Europejskiej wzrosty gospodarcze 4,5%, nawet więcej, wzrost PKB. I chcemy wykorzystać ten nasz moment pędu do tego, żeby transformować naszą gospodarkę we właściwy sposób. Mówiąc o transformacji, rozmawialiśmy również o transformacji energetycznej, o polityce klimatycznej. Tutaj również Polska i Rumunia będą w podobny sposób bardzo solidarny traktować swoje wzajemne sprawy, problematykę w tym kluczowym obszarze życia gospodarczego, jakim jest energetyka i polityka klimatyczna. Pani premier, raz jeszcze bardzo dziękuję za to zaproszenie, które było pełne akcentów symbolicznych, historycznych, bardzo sympatycznych, związanych z kulturą naszych obu państw, obu krajów, obu narodów, ale jednocześnie pełne bardzo wielu konkretów, które, jestem przekonany, przyczynią się do zwiększonej skuteczności polityki polskiej, polityki rumuńskiej, zarówno na forum międzynarodowym wobec naszych partnerów, takich jak Stany Zjednoczone, naszych partnerów, z którymi mamy trochę inne relacje, jak Rosja, naszych partnerów z Unii Europejskiej, którzy w zachodniej Europie są na trochę innym poziomie rozwoju gospodarczego, a my bardzo szybko staramy się dołączyć do tego poziomu rozwoju życia, po to, żeby poprawić standard życia naszych obywateli. Jeszcze raz serdecznie gratuluję prezydencji rumuńskiej, która niedawno się zakończyła bardzo skutecznie. Wprowadzane tam były zapisy w trudnych politykach, chociażby właśnie w sprawach gazowych.
Rumunia potrafiła doprowadzić do kompromisu. I to bardzo mnie cieszy, że mamy takiego znakomitego partnera. Jeśli mogę tak powiedzieć, niedawno byłem w Pradze na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Cała Grupa Wyszehradzka cieszy się z tego, że mamy w Rumunii partnera, na którym możemy polegać, że Rumunia jest państwem, które jest na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, wychodzi z transformacji postkomunistycznej, to jest ten późny komunizm, jak sobie powiedzieć, późny postkomunizm, jak sobie skomentowaliśmy, z którego musimy wychodzić i będziemy razem bardziej skutecznie na pewno tłumaczyć to naszym partnerom w Brukseli. To wielka radość mieć takiego partnera jak Rumunia. Bardzo dziękuję, Viorica, za nasze bardzo owocne rozmowy.